Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać na manifestacji przeciwko agresji Turcji na kurdyjską Rożawę. Cieszymy się, że znaleźliście Państwo czas, aby wspólnie zamanifestować swoją obecność przeciwko aktom agresji, które obecnie dzieją się w Rożawie. Potrzeba zorganizowania manifestacji wynika spontanicznie wskutek doniesień medialnych, a z drugiej strony przede wszystkim z uwagi na fakty, które mają miejsce w Rożawie. Chciałbym na początek zaproponować, abyśmy odsłuchali hymn Kurdystanu i hymn Autonomii Rożawa. Bardzo proszę. Roman Biłas, przewodniczący zarządu oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Dzisiaj będzie manifestacja przeciwko agresji Turcji na wolną autonomię Rożawy, zamieszkałą przez Kurdów. To efekt decyzji prezydenta Donalda Trumpa i odwrót armii amerykańskiej, która do tej pory była sojusznikiem w walce przeciwko państwu islamskiemu, przeciwko bojówkom ISIS, które siały terroryzm na całym świecie. Chcemy manifestować sprzeciw wobec agresji Turcji na wolne tereny Rożawy. Tak naprawdę musimy mieć świadomość, również w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym, że konsekwencje tego ataku mogą spowodować z jednej strony na wielką skalę akcję humanitarną całego zjednoczonego świata, a z drugiej strony rozszerzyć falę terroryzmu, bowiem w obozach, które obecnie przebywają bojownicy ISIS, zostało już wiele osób uwolnionych i może to skutkować, że ci terroryści niebawem będą siać popłoch i niepewność wśród krajów nie tylko Europy, ale całego świata. Jak my wiemy doskonale, mieliśmy jeszcze kilka lat temu wybuchy w różnych stolicach świata. To bojownicy ISIS spowodowali ową sytuację terrorystyczną. Trzeba mieć świadomość, że musimy jako społeczeństwo całego świata, również Polski, Koszalina, dać wyraz sprzeciwu wobec polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony dać wyraz solidarności z narodem kurdyjskim. To jeden z największych narodów świata, który nie ma własnej państwowości. I w interesie, myślę, wszystkich mieszkańców globu jest to, aby przynajmniej autonomia dla Kurdów została zachowana, czy to w obszarze Turcji, czy też Syrii, czy też Iranu. I o to będziemy dzisiaj apelować podczas dzisiejszej manifestacji. Powiem jedno słówko, właściwie takie na początku. Zdrada. Zdrada to jest najgorsze słowo, jakie może być, szczególnie w ciężkich chwilach, kiedy człowiek czuje się nóż w plecy. Amerykanie u boku Kurdów właściwie, raczej Amerykanie jako tako, no nie walczyli, szczerze mówiąc. Z powietrza owszem, walczyli przeciwko islamistom, ale na ziemi tak naprawdę Kurdowie walczyli. Od 2014 roku Kurdowie walczyli przeciwko islamistom, najgorszych islamistów praktycznie z całego świata, które wcześniej Erdogan ich puścił na terytorium Syrii zresztą, bo wszyscy się dostali do Syrii tak naprawdę przez Turcję. W tej chwili to, co się dzieje naprawdę, to jest jedno słówko, zdrada. Kurdowie pozostawili ludzi, którzy walczyli dotychczas przeciwko tym islamistom, przekonali ich, że będziemy po waszej stronie, że będziemy was bronić. Turcja od początku, ja wiem, groziła Kurdom, tak? Na zasadzie, że to są terroryści, a prawda jest taka, że ona jest przeciwko wszystkich Kurdów, gdziekolwiek by byli. Oni sami zawsze mówią, jakby zbudowaliby Kurdystan nawet i na marsze, to będziemy tam pojechać i ich zabić.
Turcja jest uzbrojona w najnowsze broni. Posiada też na swoim terytorium ponad 50 głowic atomowych Stanów Zjednoczonych. I są obawy, że właśnie Erdogan położy rękę teraz na tych bombach i że nie odda Ameryce. Więc tak naprawdę Erdogan grozi, zabija, nikt z nim się nie rozlicza. Powód jest taki, że on idzie w kierunku Rosji, że on chce konsolidować się z Putinem. Więc Ameryka próbuje w różny sposób go przyciągnąć. Natomiast ludzie się boją. Powiem szczerze, przed pół godziny porozmawiałem z mamą. Są ogromne obawy, bo dzisiaj mija ten ultimatum, który już mija 5 dni dokładnie, rozejm. Dokładnie o godzinie 21 mija. I są ogromne obawy, że zaraz będą znowu atakować i niestety giną osoby cywile przede wszystkim. Niżsi mogą niżej. Marianka, popatrz się tu. Właśnie odpuszczę.